Panie ministrze, czy wiadomo, jakie zmiany zostaną wprowadzone po nowelizacji ustawy OZE? Czy będą one korzystne dla prosumentów? My chcemy wspierać ruch prosumencki, rozumiany jako ruch ludzi, którzy chcą dbać o środowisko, chcą eliminować te działania, które środowisko zanieczyszczają. Ale nie chcemy wspierać ludzi, którzy z myślą o doraźnym interesie traktują to jednostkowo jako okazję zarobienia pieniędzy. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi reszcie obywateli, którzy no, na przykład z racji mieszkania w bloku nie mają dostępu do pewnych możliwości działań. Także chcemy w przygotowywanej nowelizacji potraktować prosumenta jako kogoś, kto świadomie podejmuje cały zestaw działań korzystnych, w oczywisty sposób korzystnych dla reszty społeczeństwa. I taką działalność wspierać, co nie znaczy zapewniać komuś z tego tytułu możliwości no, takie, jak przedsiębiorca oczekuje z działań nastawionych na zysk. Ja sądzę, że po pierwsze najistotniejsze w tym jest patrzenie z pozycji własnych potrzeb, a więc jeżeli ktoś wyprodukuje prąd na własne potrzeby i go zużyje, to już i to jest ze źródła odnawialnego, to traktujemy, że jest to społecznie korzystne. Jeżeli pewną nadwyżkę prądu udostępni pozostałym w taki sposób, że będziemy to mogli zagospodarować, to być może powinniśmy mu udzielić rabat na ten prąd, który zużywa w momencie, kiedy to jego źródło nie produkuje. Sądzę, że to jest w tym momencie takie ustalenie pewnych reguł gry. Wspomagamy cię kosztem pozostałych, ale nie jest to tak, że mówimy zarobisz na tym. Bo tam, gdzie mówimy o zarobkach, no to patrzmy na to jak na działalność gospodarczą i z punktu widzenia pozostałych obywateli szukajmy optymalnych rozwiązań gospodarczych. Dziękuję panu bardzo.